Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Achilles Legend Untold. Pokonajmy te wilki, jestem w tym samym miejscu, w którym ostatnio padłem. Miałem już kilka prób i padłem kilka razy, więc jest ciężko. Ale damy radę. To jak wiemy. Tam jest bardzo dużo przeciwników. Nie wiem, czy to jest miejsce na teraz, prawda? Tam jest bardzo, ale to bardzo dużo przeciwników. I nabijają klątwy i krwawienie. To jest problem. Jest to problematyczne. Ja mam chyba level, także podbijmy sobie na pewno level. Kilka tutaj leveli w ogóle wbiłem poza nagraniem, jak próbowałem to zrobić. Ostatni oddech. Regeneracja energii przyspieszona, gdy masz poniżej 30% zdrowia. Zwiększa obrażenia umiejętności specjalnych broni. Ponadto zwiększa obrażenia ekwipunku skalowanego z precyzją. Tak. A, to jest sama precyzja. To nie jest umiejętność. Chociaż no tak. Heroizm. Ostatni oddech jest w porządku. Dobra, weźmy go. Weźmy sobie tę umiejętność, bo to jest pasywna chyba, nie? Tak, to jest pasywka. Teraz tak. Gdzie jest? To jakiś wilkor? Nie ma jakiegoś wilkora. Teraz tak. Wejdźmy do środka. Co mógłbym ze sobą tam wziąć? Petarda trucizny. Petarda mroku. Mroczne obrażenia. Petarda wybucha zadając fizyczne obrażenia. I rzutka od trucia. O! Ale nie, oni mi nabijają krwawienie tam. Weźmy to. Co to jest za maść? Maść od trucia. Klątwa krwawie... Oczyszcza klątwę. Gdzie to jest? Tu, oczyszcza z klątwy. Mam tylko jedną. Przez pewien czas będziemy zadawać dodatkowe boskie obrażenia. Niech będzie. Dodatkowe boskie obrażenia. Czyli robimy tak. Kurka. I wchodzimy do środka. Przez ile to będzie działało? Więc spróbujemy. Spróbujemy. Jest tutaj moje dusze. Leżę. No i tyle z mojej walki. Dobra. Słuchajcie, nie robimy tego. Nie ma co. Absolutnie nie ma co tam wchodzić. Biegniemy oddać questa, bo to jest za dużo. A, zapomniałem, że te wilki się tutaj respią. Dobra, to jest wyczyszczone. Pięknie. Ktoś jeszcze wyleciało. Esencja krwi. Mapa. Tutaj i tu, okej. Okay. Co my tu mamy? O, nie tu! Co jest? O, dobra, nie chciał się zaznaczyć. Krwawienie. Dobra. No, odsuńcie się, przesuńcie się i... No. Jak to ładnie teraz siadło. Tu coś mogę zrobić? Nie. Tam coś niby było. Kondolencje. Idziemy oddać tego kościora, bo to... No. Ciszko. Słyszę kolejne wilki. Ktoś mi tutaj... brodzi w tym lesie. Jakieś kreatury. Surowe mięso. Kolejne. Jest las, beczka. Roczne bagna. Aha, dobra, wiem gdzie jest. Jestem obok tego myśliwego właśnie. Ten myśliwy powinien być gdzieś tutaj i rzeczywiście jest. Porozmawiajmy z nim. You're alone. Where's my daughter? Where's Coyote? She's dead. Dead? I don't believe you. I've reached the lair of a she-wolf. I killed the beast, but Coyote's wounds were too severe. There was nothing more I could do. Tell me. Did she suffer? She passed away peacefully. She said that it wasn't your fault. And that she loved you. You took her away, goddess of the hunt.
the most precious thing in my life. Why did you take her and not me? I don't know what it's like to lose a daughter, but I once lost my entire unit. Those were the best men a commander could wish for. The only thing keeping me alive is the goal. A new goal. I turned grief into strength that leads me. Tell me, what kind of goal could the father of a deceased daughter find? Something terribly wrong is happening in this realm. Help people. Lend them your abilities and your grief. Okay, no, ciekawe, it will lighten with time. Take these hides. Sell them. Use them. Do whatever you want with them. Dobra, dostałem skóry, tak? Skóry drapieżników. W porządku, tu coś jest. Tu coś jest na dole. I bym tam poszedł. Dumb hides. At what price? Time to get back to the smith. Pora wracać do kowala. Mamy... Co to jest? Widzieliście to? Jakieś... O, kapliczka. Gdzie jest ta kapliczka? On ją gdzieś widzi, ale ja nie widzę. Dobra, zobaczymy. Gdzieś tutaj pewnie są. To jeszcze sobie zbierzmy. Tutaj trochę leży. Gdzie jest ta kapliczka? Ja nie zauważyłem. Chyba, że ona jest gdzieś na górze. Ty tam da się ten... Zobacz, znowu to czerwone coś tutaj jest. On chyba widzi kapliczkę na górze. Tak, zobaczmy. Najwyżej przez kapliczkę się przeteleportuje. Też będzie odkryte, jak później będę musiał tutaj gdzieś biec, to... Będę mógł skrócić sobie drogę. Powiem wam, że nie eksplorowałem za dużo. Trochę mnie to przytłacza, że mam bardzo dużo mapy do eksplorowania. Ale jest już często tak, że miejsca, w które trzeba eksplorować, już są zbyt trudne dla mnie. O ty, nie wiedziałem, że to we mnie wejdzie, że to trafi. Dobra, pokonane. Gdzie ten jego mąż wejdzie tutaj? To nie bardzo. Jeśli nie, no to ja do niego wyjdę. Nie zdążyłem się odsunąć. Jestem za szybki teraz. Ale ich tam łazi. Brzmi jak wyzwanie. O, wy. Czyli tak, tędy idę, to mam kwiaty, a tamtędy idę, to mam tych. I w bagnie pewnie jakoś wolno chodzę. Pytanie, czy ja coś z takimi... Chodziło mi o to. Dobra, zniszczyłem drzewo. O, siema. Mroczne bagna. Dobra, teraz tak. Mimo wszystko chcę zobaczyć, co tutaj jest. Chodźcie. Wyjdziecie tu? O tym. Trafił. Ops, idzie drugi. Ten jest opancerzony. Ale nie może stąd wyjść? Chyba nie. O kurde. Kopnie. Dobra, leży. Wow, to był wojownik. Też wypowiedzieć się nie mogłem. Okej, okay, widzę jakiś skarb. Świetnie. Już myślałem, że się nie uda. Dobra, co my tu mamy? Otwieramy tę skrzynię. Jest buta, ale w ten sposób. Rująca włócznia szubrawców, okej. Okay. Jeszcze ktoś tu gdzieś chodzi. I need to regenerate. Jest kolejny. Mm-hmm.
drugi. No to był już łatwiej, on nie jest tak opancerzony. No i świetnie. Jeszcze gdzieś słyszę jakichś chodzących. Marki krwawienia. Tutaj. No i świetnie. Leży. Ty tu rozejrzyjmy, tutaj coś znowu leży. No tak to chyba wszystko. O, nie. Tutaj jeszcze mnie nie było. Nie, to była skrzynka. Dobra, wychodzimy stąd. Mapa. Tak, wracamy tutaj do Kowala. Przez mroczny las. Przez mroczny las pójdziemy, czyli pójdę lewą stroną. To był wilk? To był wilk. Myślałem, że to jest jakiś przedmiot przez chwilę. Dobra, leży. Co to? A, level up. Co to jest? Jesteśmy tutaj. Co jest? Aha, tu coś jest, jakieś bestia. Bestia, której nie widzę. Była to niewidzialna bestia. O kurcze. Pokażcie mi daleko, nie? Ale zdążyłem... dobra, nie straciłem nic prawie, bo jeśli chodzi o expa. Bo level wbiłem dopiero co. Tak, świeżo wbiłem level, więc w porządku, nie muszę... Tam chyba trzeba mieć jakieś widzenie w niewidzialności, czy coś. Dobra, co my tutaj jeszcze możemy? Kondycja. No, kondycja jest kluczowa teraz dla mnie chyba. Szybsze wypijanie mikstur, to jest potrzebne dla mnie. Witalność, nie, ja idę właśnie w te kondycje. Aha, to jest witalność jednak. Idziemy tutaj. Damy sobie troszeczkę tej witalności, w porządku, ale idziemy w stronę kondycji. To mi teraz interesuje najbardziej. Przeteleport... O, tutaj jest, to jest to. Tam jest jakaś skrzynka. Przeteleportujmy się do zniszczonej kuźni. Zanieśmy skóry Kowalowi. Kuźnia. Tak, kuźnia. Dodatkowo trzeba zobaczyć broń nową, którą zdobyliśmy. Nowa broń. To była nieprzeszywająca włócznia. Trująca włócznia z szubrawców, ale nie skaluje się z precyzją, więc nie będę jej nosił. Nie skaluje się z precyzją. To nie. Biegniemy na dół. Pipunek już też prawie pełen, więc trzeba będzie się trochę pozbyć tego. Więc pogadajmy z tobą. These are the hides from Lysander. Good job. They're fresh and ready for trimming. Why do you seem so down? During the hunt, Lysander and Clayote were ambushed by bandits. I managed to save him, but his daughter is dead. Fell victim to the wolves. I had a feeling I could save her. Lysander knew the risks of taking a child hunting, but he still made that decision. If that little birdie was hunted down by the pack, her chances were really slim. You did well. You did what you could, lad. You have to understand that you won't be able to save everyone. Especially when... Speaking of caution, Firtos was muttering about some troubles. He's a pick of a lad. I should have left him in that damn army if he's so eager to get into trouble. Help him. And meanwhile... Dobra. Ulepsz. Trujący, wiecie co? Czy ja chcę dalej ulepszać... Pytanie, czy ja chcę dalej ulepszać moją włócznię? Nie mogę. Okej. Nie mogę ulepszyć dalej mojej włóczni. To w porządku. Pogadajmy teraz z nim, z Firtosem, co on tutaj ma dla mnie. A to co? Apie, kotek. Dobra. Co, Firtos? I heard that you got yourself into some trouble again. The master sent me to search for a very durable raw material. I asked around and a certain former friend told me I can find it in the ruins near Mycenae. No sooner had I gone inside than a scorpion jumped on me.
A huge, ugly one. Znowu skorpion. A ma ciągle problem ze skorpionami. You always have to wander around ruins and wake huge scorpions up. Where we in a rocky canyon near the. When you take care of him, bring me a few pieces of its armor. They make. Okej, nową zbroję będzie robił. No to wiecie co, to ja może nie eksploruję tak bardzo. Może nie będę tak bardzo eksplorował. Tylko rzeczywiście poczekamy na nowe kół, bo jeżeli ja mam dostać nową zbroję, to wtedy dopiero pójdę w te miejsca, które mi się nie udawało nic. Dobra. Rozdroża. Kapliczka Hadesa. Czy mam jakiś teleport, który mnie przyniesie bliżej? Przenieś się, pokażcie mi. Właściwie to nie. Właściwie to ja już jestem w takim miejscu, że... Nie chcę nic. O, żywica. Jak w Soulsie. Znalazłem żywicę. Dobra, tutaj to już na hita praktycznie padają. W sensie na tym, nawet na tym lekkim co dwóch mogę bić. Dobra, kolejny. Get the horse on. Do widzenia. I feel something intangible here. Nieuchwytnego, coś czujesz? Co tu się klikało? Czekajcie, bo ja nie pamiętam, który to był przycisk. R-ka chyba, R. Tak. Surrender or die. Mnie jeszcze nie było, nie? Tak. Jakiś nowy przeciwnik jest, czy nie? Nie, ten sam. Tylko nieco lepszy. Dobra, przeszukajmy jeszcze, co jest tutaj. No, co my tu mamy? Kolejna ścieżka zablokowana. Urwisko łotrów. Rift. Dobra, wejdźmy do riftu. Spróbujemy jeszcze tę szczelinę otworzyć. Zamknąć. O, tam. Patrzcie po drugiej stronie. Ciekawe, czy da się tam przeteleportować jakoś. Okej, szkielety. Uważajmy na to. Zrobimy tak. Do widzenia. Jeszcze coś? Jeszcze. To są zdecydowanie łatwiejsze od tamtych. I mogę to zrobić w ten sposób. Jest ich dużo. Ups, ups, dobra, łapcie to. Dobra, kolejni. Ups. Spokój jest. Not yet. Buta i gitara. Mamy to? Chyba mamy to. I managed to defeat them. Time to go. Pora się zbierać, ale zobaczmy, czy tutaj jeszcze czegoś nie znajdę. Chyba nie. Nie. Dobra, no to wychodzimy. Teraz zauważyłem, że tutaj jeszcze coś leżało. Ale dobra, szczelina zamknięta. Kolejny punkcik i tutaj w ogóle zaraz też poziom wbity będzie, więc... Dobra.
can rest by. Kapliczka, ale ja jej nie widzę. O, dobra, już ją widzę. Dajcie mi... No to nie, tego nie. Dobra, zobaczmy tę kapliczkę sobie. Drzewko umiejętności, tylko prawie jest kolejny poziom, nie? Szkoda, bo... Witalność, tak, idziemy teraz tutaj. Więcej punktów zdrowia, niech będzie. Da się w dół iść. Okej, da się w dół iść. Zastanawiają mnie kolory tych shrine. Tu coś słyszę. Tu jest coś dużego. Oho, znowu jakiś taki... Aha, już widzę. Już go widzę. Dobra. Wow. Lejstrygon pokonany. To był niewidzialny jakiś Lejstrygon. My power is growing. My power is growing. W porządku. Jeszcze tutaj mamy. Czyli tamtego też bym pokonał. Właśnie zapomniałem o tym Erce, nie? To widzi niewidzialne. Dobra, to wiemy, gdzie jest jeszcze tamten Lejstrygon. Coś. Piwniczkę trzeba będzie też zerknąć. Aha, tutaj ekipa też. Dobra, no i do środka wchodzimy. Ops, gdzie tu jest? Tutaj wejście do piwnicy, tutaj. Wchodzimy, wchodzimy. I zobaczmy, co nas tutaj czeka. Mamy skrzynki? To jednak ktoś będzie tu czegoś pilnował. Są szkieleciory. Dobra. Tutaj jest, ale tam też coś mamy. Dobra, otwórzmy to. Jakaś broń? Coś? Kryształ mroku. Dobra, to już jest drugi mój kryształ mroku. Żywica, glina i smar mroku. Olej, glina, olej. Okej. To stąd możemy wyjść. I wychodzi się. Dobra. Opuść lokację. Idziemy dalej. Ale nie, jeszcze bym to sobie sprawdził. Bo sporo ich tu jest. Gdzie my tędy dobiegniemy? Dobra, najpierw nie, bo możliwe, że teraz pójdę do miejsca, w której oni mnie myślą z questa. To już wydaje się jakąś inną, większą lokację. Więc idę tędy. Siemaneczko, smar odtrucia, korzeń odtrucia. A human couldn't have done such damage. It must be on the right track. Dobra, zbliżam się, tak? Aha, bo tu jakiś będzie wielki ten. No tak, zapomniałem. Idziemy do jakiegoś skorpiona. I że to zrobił skorpion najprawdopodobniej, tak? Na to wygląda, ale tu mogę wejść tędy. Dobrze. Tu coś mi się... nie. Halo. Okej. Okay. Dało się przejść, dało się przejść.
za kątek rybaka. To są ruiny. Przez chwilę zastanawiam się, czy to nie jest jakiś NPC strażnik, z którym mogę pogadać. Bo tak stało. Że... Ładnie mnie zawalił. Dobra, dostał. Kapliczka, tak? Gdzieś tutaj. These traces look thin and resemble a scorpion. A massive one. Jest kapliczka. Dobra. This armor must be worth a fortune. Dobra, to już tutaj, zanim się ruszę na tamto. To już ich tutaj pokonam. To w kapliczce od razu dwa levele sobie dodam, bo brakuje mało. Teraz będzie poziom. No i jest level up, świetnie, idziemy. 3 punkty do wydania, a nie 2. Jeszcze tutaj jest ta piwniczka, którą też zrobię, ale najpierw kaplica, żeby później nie biec, jakby mi się nie udało. Czekajcie, bo tu jeszcze dużo rzeczy leży. Piwniczka przywrócona, drzewo umiejętności. No i właśnie, tutaj. Kolejny punkt witalność, kolejny punkt witalność i teraz tak. Idziemy w tym kierunku, nie? Do szybszego wypijania mikstur, bo to mi dużo da. Szybsze wypijanie mikstur to jest to, ale zaraz. My najpierw piwniczka. Coś tutaj pewnie jeszcze fajnego znajdziemy. To jest zablokowane, ale jest odłamek brązu, dobrze. Petarda trucizny. Osiągnięcie, satysfakcja, tysiąc zniszczalnych elementów. Okej, czyli 1000 już tak zniszczyłem. No, to ciekawe. Dobrze wiedzieć, że już takich elementów było 1000. Myślałem, że ktoś silniejszy będzie w tej piwnicy jako boss, bo to był tylko bossik, nie? Ten jego boss. Tu raz, dwa. Nie to. Wyłączmy ten tryb, bo mi HP leci. I wtedy dostałem kryształ krwi, tak? Chyba tak. Stąd możemy już wyjść. Opuść lokację. Tak. To bym jeszcze sprawdził, ale dobra, na razie idziemy do tej, do leża skorpiona, tak? Do leża, no. Leża skorpiona tutaj. Zabezpieczone ruiny. Zbezczeszczone, Jezu, jak ja czytam. Zbezczeszczone ruiny. Dobra, tutaj też nic. Niektóre lokacje przypominają mi Path of Exile. I think no one has been here for a long time. Scorpion must be somewhere here. I to pewnie nie umarli i Scorpion będzie. Tak na razie chyba, że same Scorpion. Okej, okay, same Scorpion, ale to jest małe jeszcze. To nie jest, to jest pająk, nie Scorpion. Ten tutaj to był pająk. Czekajcie, czy tu mogę zniszczyć? Przyprawę, dobra. Coś czuję, że zaraz któryś ze statuł wstanie. No tak nie. Okej,
Dobrze, podnieśmy sobie jeszcze to. To nic po ilości przeciwników, jak to tutaj mam. To trochę ekspa tutaj będzie. I tam dół jakiś widzę jeszcze. Zdążyłem. No tak, tu nie przeskoczę, ale tam na dole w jakiś sposób będę biegał. To już tutaj widać. Aha, już widzę jak. Drabina. Interakcja. Interakcja. Odłamek brązu i węgiel. Świetnie. Dużo, dużo rzeczy do craftu dostaję. Zobaczcie, że kolejne odłamki brązu. Kolejny węgiel. Accommodate numerous guests. Now it's a monster dwelling. Dobra, siedlisko podporu. No, trochę tak. Trochę się zrobiło z tego siedlisko. Ktoś mi tu jeszcze chodzi. Cały czas słyszę jakieś... To są. Pokonali. Tutaj węgiel. Pajączek. Siema pająk. Łap to. No i do widzenia. Surowe mięso i odłamek brązu. Na razie nie widzę. Jest. Czekajcie, rozbiegnę się i... Bo dużo ich było. Dobra, mamy to. Coś przy tej bogini? Można zrobić przy tym posągu? Nie. Do widzenia. W ogóle zaraz też poziom będzie kolejny. Dużo ekspa tutaj jest. Mamy to. Dobrze bym szedł tam, ale widzę, że tutaj też coś jest. Dobra, weźmy sobie to. Dobra, pozbierane. Chodzimy, czekajcie, bo mi tutaj praca skończona, mi domkają cały czas. O, patrzcie, jeszcze z drugiej strony jest podejście. To biegniemy tam. Bo pominąłem jeszcze z tej strony wejście na dziedziniec. Tutaj... Co jest? Ale bokiem jakoś dziwnie biegnie. Tyle Jacksona mi tu robił. Dobra, przyprawy, surowe mięso. Patrzcie tu. Trzeba. Jakaś fajna uczta była. Wieki temu. Patrzcie, bo tutaj widzę jeszcze. No i przyprawy i surowe mięso. Dobra, coś czuję, że będziemy dużo gotować po tej wyprawie. Odszukaj To w ogóle oni mi chcą, żebym szedł tam, ale mi tu wygląda na jakąś walkę z bossem. Okej, już widzę. Z kim to będzie walka? Może być coś fajnego. To by się drugi pobudził, się ma. Dobra, leży. Czekamy teraz do tego. Zimmy sobie to.
pięknie. Pokonany. Chyba pokonany, tak. I coś fajnego? Strzelamy coś fajna broń? Czy co my tu mamy? Kryształ mroku, kolejny. No dobra, widzę, że te kryształy mroku są rzadkie, więc rzadko oddropią, więc może spoko. W porządku, no dobra, no to lecimy dalej. Tu jeszcze mnie nie było. Okej. Tylko odłamek brązu, za tym nic nie widzę. To wychodzimy. Znaczy tylko. Te odłamki są bardzo, ale to bardzo przydatne. Zwłaszcza teraz, jak dostanę nową zbroję. Jeśli dostanę nową zbroję, to fajnie by było ją też ulepszyć. No i idziemy. Kwiat oczyszczenia. This monstrosity must have hidden deep down. Słyszę coś. Coś chodzi. Jakiś pająk chyba. Albo to już to. Grieved at heart. Glad to have escaped death. Though we have lost our dear comrades. Kwiaty odtrucia mi daje gra. Bardzo dużo kwiatów odtrucia. Wiecie co? Ja sobie je założę. Ma się odtrucia. Czasowo zwiększa odporność na zatrucie. Usuwa zatrucie. Nie, weźmie sobie to. Czasowo zwiększymy odporność, bo to może będzie... Ops! To może będzie lepsze. Level up. Spoko, dobrze wiedzieć, bo jakby się nie udało, no to już nie stracę expa, bo ten exp mam. Oho. Coś tu jeszcze chodzi, coś jeszcze słyszę. Chyba, że to już jego słychać. Chyba już tylko jego. Może wchodzimy na dół. Pokonaj opancerzonego skorpiona. Tu skorpion! Opsi! Wow, wow, wow! Nie mogłem się... O, nie mogłem się wydostać. Czekajcie. Przede wszystkim co zrobię. Dodatkowe obrażenia będą zadawane. Są zadane, dobra. Problemu z nim. Dużo obrażenia mu zadaje nawet lekkimi. W sumie może dobrze, że walczy takimi kłutymi obrażeniami. Zastanawiam się, jakby walczył z młotem, obuchem, to by było gorzej. To taki problem. Okej. Pora wracać, no może... dużo expa dostałem, bardzo dużo expa za niego. 3/4 poziomu. Lina przyprawy, jeszcze to trzeba przeszukać, bo zobaczcie, dużo tutaj tych takich... w wazach jest i beczka. Ale... żadnej innej nagrody? Co jest? Ale jakie znaki? Powiedziane, że symbole, ale ja nie widzę żadnych symboli. Dobra, jest jakiś jeden symbol. Teraz taki. Znajdźmy go. O-o! Jeszcze jakiś. Oho! Skrzynia otwarta. Co my tutaj znajdziemy? Ciernie, nowa umiejętność.
Wezwij siły ziemi, aby zadało obrażenia na znacznym obszarze. O, ciekawe. I need to regenerate. Nice. Fajne. Dobra, opuszczamy tę lokację. I gdzie nas to rzuciło? Tutaj. Myślałem, że do tego. Zaraz, tutaj mieliśmy... Podejdźmy w takim razie do kapliczki. Drzewo umiejętności, tylko jeden level? Szkoda. Czy przewypijanie mikstur? Duży łyk. Umiejętności to w następnym będzie, dobra. Teraz przenieś się. Gra chce, żebym biegł tędy. To pobiegniemy tędy, ale w następnym odcinku. Także ja wam bardzo dziękuję, moi drodzy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.